Zaledwie kilkanaście minut trwa podróż pociągiem z centrum Warszawy do przystanku Ursus, będącego w bezpośredniej bliskości słynnych zakładów mechanicznych. Codziennie pociągi i autobusy przywożą kilka tysięcy pracowników. Swe życie zawodowe związali z kolosem, którego sława sięga daleko poza granice naszego kraju. Zalogę Ursusa tworzą zarówno ludzie pracujący od wielu lat, jak też ci, którzy niedawno wkroczyli do zawodu. Rozwój zakładów Ursus i związane z tym potrzeby stwarzają dla wielu ogromną szansę życiowej stabilizacji, uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, społecznego uznania oraz zupełnie prywatnych satysfakcji z tego, że robi się coś pożytecznego, że w dobrej sprawie wykorzystuje się własne zdolności i umiejętności. Zobaczmy, jakie są w Ursusie drogi człowieka, który pragnie skorzystać z tej szansy, który zdecydował się pracować w zakładach mechanicznych. Pierwsze spotkanie z zakładami wywołuje uzasadnioną tremę, ale gospodarze robią wszystko, by skruszyć lody. Te pierwsze chwile w dziale naboru pracowników sprowadźmy do spraw prostych. Kandydat musi przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, świadectwo szkolne, a jeśli pracował, książeczkę ubezpieczeniową i świadectwo pracy. Po ustaleniu kwalifikacji zawodowych kandydata otrzymuje on szczegółowe informacje o formalnościach, jakie załatwić musi przed podpisaniem umowy o pracę. Nie ma ich zbyt wiele, a służba spraw osobowych zakładów pomaga w sprawnym ich załatwieniu. Etap pierwszy to wizyta w przyszłym miejscu pracy. Zaczyna się od sekcji spraw osobowych. Tu kilka zdań rozmowy, jakieś bliższe poznanie kandydata, ale zasadnicza część tej wizyty to poznanie warunków pracy, ludzi, z którymi będzie się rozwiązywać codzienne problemy, dzielić i radości z sukcesów, i troski wynikłe z kłopotów, których nie szczędzi życie. Ważnym etapem na drodze do pracy w Ursusie są badania lekarskie. Praca w dużym zakładzie, pomimo stałej troski o warunki na każdym stanowisku roboczym, wymaga od kandydata dobrego stanu zdrowia. Badania lekarskie mają wszechstronny charakter, ale dzięki dobrej organizacji przemysłowej służby zdrowia w Ursusie, ich wykonanie nie wymaga zbyt wiele czasu. Wystarczy poznać godziny rozpoczęcia cyklu badań w danym dniu i potem to już sprawna wędrówka pomiędzy lekarskimi gabinetami. W tym miejscu dodać warto, że badania dla nowo wstępujących stanowią nieznaczną część działalności przemysłowej służby zdrowia w Ursusie. Zasadniczą stanowi stała troska o stan zdrowia załogi, a wśród wielostronnych działań są zarówno te profilaktyczne, służące dobrym warunkom pracy, jak też lecznicze poprzez zabiegi specjalistyczne. Przed przystąpieniem do pracy szkolenie, którego celem jest zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych warunkach produkcyjnych. Przepisy są bardzo konkretne i przewidują określone sposoby postępowania w wielu sytuacjach. Każdy pracownik musi je znać i na co dzień przestrzegać. Takie postępowanie zapewni pracę bez wypadków, leży więc w interesie zarówno pracownika, jak też zakładów. Szkolenie nowo wstępujących to okazja do skrótowego przedstawienia zakładów mechanicznych Ursus. Tworzy je kilkanaście wydziałów z wieloma różnymi specjalnościami zawodowymi. Bogactwo technologii produkcyjnych stosowanych w Ursusie to szansa dla ludzi o różnych specjalnościach zawodowych. Były zdjęcia z odlewni żeliwa. Teraz oglądamy pracę w kuźni, a za chwilę urządzenia do obróbki skrawaniem. Zwróćmy uwagę, że przy nowoczesnych urządzeniach technologicznych pracują ludzie młodzi. Zasadą decydującą o wykonywanej pracy jest w Ursusie nie wiek, ale kwalifikacje. Prawie połowę załogi stanowią ludzie poniżej 30.
Operacje montażowe, w czasie których z wielu detali i podzespołów powstaje silnik, blok pędny bądź kompletny ciągnik, dostarczają najwięcej satysfakcji. W Ursusie montaż to nie monotonne wykonywanie ciągle tych samych czynności, ale twórcza praca. Powszechnie znana jest prawda, że na dobrą markę zakładów, na opinię o każdym ciągniku, pracują wszyscy, i ci z wydziałów pomocniczych, i ci z montażu. Z tej świadomości powiązań i wzajemnych zależności wywodzi się zawodowa solidarność oraz trwałość fabrycznego kolektywu. Dotychczasowa produkcja Ursusa to co roku blisko 60 tysięcy ciągników różnych typów. Polskim rolnikom, a także w kilkunastu innych krajach, Ursus znany jest jako firma o ustalonej marce, ceniona za ciągniki stosunkowo proste i łatwe w eksploatacji, o dużych walorach użytkowych. Przyszłość, ta najbliższa, to nowa rodzina ciągników licencyjnych. Podjęcie nowej produkcji wymaga od załogi wyższych kwalifikacji. W tradycji Ursusa miejsce szczególne zajmuje szkolnictwo. Obok zespołu trzech przyzakładowych szkół zawodowych stopnia średniego, zakłady umożliwiają zdobywanie kwalifikacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Umowy z Politechniką Warszawską i Szkołą Główną Planowania i Statystyki pozwalają na uzyskanie inżynierskich czy magisterskich dyplomów na drodze studiów przemiennych. Decyzje o uruchomieniu produkcji licencyjnych ciągników rolniczych spowodowały wielkie inwestycje. Powiada się, że wybudowano drugi Ursus i nie ma w tym wielkiej przesady, choć od zmian ilościowych ważniejsze są te jakościowe. Wraz z produkcją ciągników licencyjnych do zakładów szeroko wkroczyły nowoczesne technologie. W drugiej połowie lat 80. Ursus produkować będzie około 100 tysięcy takich jak te ciągników licencyjnych. Teraz trwają zaawansowane przygotowania do rozwoju masowej wielkoseryjnej produkcji i choć niełatwo pogodzić rozbudowę zakładów z bieżącą produkcją, w dostawach dla odbiorców dominują tradycyjne i jakże poszukiwane Ursusy.